Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z takim moim podsumowaniem kilku miesięcy, jeśli chodzi o ulubione kosmetyki. Mam nadzieję, że wskażę Wam tutaj perełki, które Was również zachwycą. Ja jestem z nich bardzo zadowolona, dlatego chciałam je pokazać w osobnym filmie, więc jeśli jesteście zainteresowani tematem, to zachęcam oczywiście do oglądania dalszej części filmu. I rozpocznę tak niestandardowo, bo od pielęgnacji, a dokładnie od demakijażu. Jak wiecie, jakiś czas temu miałam okazję testować kosmetyki Eveline, najnowsze, i powiem Wam, że one się u mnie mega sprawdziły, a między innymi te trzy kosmetyki, cztery tak naprawdę, z tych, które otrzymałam do testu, są moimi ulubieńcami i to są kosmetyki naprawdę warte uwagi, nie tylko z racji na to, że dostałam je w ramach testów, tylko naprawdę warto się nimi zainteresować, ponieważ działają. Po pierwsze rozpocznę od tych dwóch płynów micelarnych. Pierwszy z nich, jak widzicie, ma aż 600 ml, więc jest to ogromna butelka. Już zużyłam go do połowy, nawet jestem troszeczkę poniżej połowy i używam go regularnie. Radzi sobie zarówno z kosmetykami takimi mocnymi jak eyeliner, jak i grubą warstwą tuszu do rzęs. Naprawdę super, super kosmetyk, który naprawdę, gdybym nie dostała go do testów, zapewne nawet bym się nim nie zainteresowała na półce, a myślę, że mogę śmiało tutaj go porównać do Biodermy, a na pewno od Biodermy jest dużo tańszy, więc polecam Wam Eveline Face Matte Plus, dostępny wersja aloesowa i mam również hialuronową wersję, czyli tą różową w takim małym podróżnym opakowaniu, ale również występuje w takiej ogromnej butli. Obydwa są fantastyczne, nie podrażniają oczu, dostępne są w Rossmanie z tego co widziałam, więc naprawdę rewelacyjne kosmetyki. A jak wiadomo, płyn do makijażu, płyn micelarny jest praktycznie w codziennym użyciu przez kobiety, przynajmniej przez większość kobiet. Kolejnym rewelacyjnym kosmetykiem również z Eveline Face Matte Plus jest hialuronowy żel do mycia twarzy. Jak widzicie, ja już go zużyłam praktycznie do samego końca, ponieważ jest w codziennym używaniu od około 2 miesięcy. Więc jest bardzo wydajny, mamy go tutaj 150 ml, nie ściąga przede wszystkim twarzy po umyciu, więc pod tym względem jest to naprawdę rewelacyjny kosmetyk. Również fantastycznie zmywa makijaż, jeśli chodzi o pozostałości po wytarciu twarzy wstępnie wadzikiem z płynem micelarnym, więc on ma tutaj oczyszczać, odświeżać, nawilżać i łagodzić podrażnienia i jest również przeznaczony do skóry naczynkowej, więc jeśli macie naprawdę bardzo wrażliwą skórę, to naprawdę polecam Wam serdecznie ten żel do mycia twarzy. I ostatnim kosmetykiem z Eveline z tej serii Face Matte Plus, również wersja aloesowa, jest dla mnie bezapelacyjnie ta maseczka błyskawicznie nawilżająca, która ma taką konsystencję nie galaretki, tylko takiego gęstego żelu i można ją używać bez zmywania, a ja bardzo w maseczkach nie lubię i momentu zmywania ich z twarzy, więc tutaj możecie nałożyć grubszą warstwę i położyć się po prostu spać, a rano wstaniecie z mega miękką skórą i bardzo często używałam właśnie tej maseczki zamiast kremu do twarzy, więc tutaj pod tym względem jest to naprawdę rewelacyjna maseczka, która ma 50 ml i naprawdę, jak tutaj producent pisze, ekstremalnie nawilża. Ta buzia jest po prostu miękka jak poduszeczka, kiedy się ona wchłonie. Ma też efekt taki chłodzący w sobie. Jest również przeznaczona do typ skór wrażliwych, cer dokładnie. Łagodzi również podrażnienia i intensywność. Intensywnie regeneruje, więc pod tym względem naprawdę, jeśli znajdziecie ją na półce w drogerii, bierzcie w ciemno, ponieważ jest to rewelacyjny produkt, taki do stosowania na co dzień, a jak wiemy, maseczki niecodziennie się używa, tych oczyszczających i tych bardziej dogłębnie działających, a tą z powodzeniem mogę Wam polecić do stosowania codziennego, ponieważ jej efekt robi naprawdę wielkie wrażenie.
I na koniec pielęgnacji pokażę Wam antyperspirant, który w chwili obecnej jest moim ulubionym, którego zużyłam już chyba 3 opakowania. Ten jest 4. Ten jest w końcowej fazie jeszcze, jeśli chodzi o wyciskanie. I jeśli właśnie chodzi o wyciskanie, o tą tubkę, to niestety tutaj jest minus, ponieważ trzeba się dosyć mocno natrudzić, żeby jednak resztkę tego antyperspirantu wycisnąć z tego opakowania, ale za jego działanie daje mu naprawdę duży plus. Ja nie mam problemu z potliwością, więc pod tym względem nie muszę mieć jakichś super mocnych antyperspirantów i te w zupełności mi wystarczają. To jest garnier do dezodorant Neo, taki właśnie, który się wyciska. Tutaj mamy taką powierzchnię, z której z 3 otworów wyciskamy krem, który automatycznie wchłania się pod pachę i który po prostu daje automatyczny efekt suchej pachy, więc mamy go tutaj 40 ml i w momencie, kiedy już zejdziemy tak poniżej połowy, no to faktycznie już tutaj potem trzeba zginać to opakowanie, żeby wydobyć ten antyperspirant, więc tutaj myślę, że gdy już będę naprawdę ku końcowi się zbliżać, to po prostu go rozetnę i palcem będę sobie aplikować ten krem pod pachą, bo pod tym względem również super się sprawdza i na przykład gdy byliśmy na wyjeździe, to po prostu wycisnęłam sobie jego ilość małą do takiego przezroczystego pojemniczka i po prostu w ten sposób zaoszczędziłam miejsce w walizce, a miałam antyperspirant przy sobie, więc pod tym względem ta forma wyciskanego kremu jest również fantastyczna, a koszt koło 6 zł. Myślę, że spokojnie w promocji można za tyle dostać właśnie ten antyperspirant. Przechodzimy teraz do kolorówki i rozpocznę od naprawdę super bazy pod makijaż i jest to Bielenda Pearls Base, która nawilża i daje efekt poprawy kolorytu cery. Ja ją kupiłam na wyprzedaży w Rossmann, oczywiście kolorówkowej, więc zapłaciłam za nią połowę ceny. Wiem, że występuje w wielu innych wersjach, więc tutaj myślę, że prędzej czy później będę po te inne również sięgać. Jak widzicie, zużyłam już jej prawie połowę, więc używam jej regularnie na upalne dni, na ten okres taki właśnie wiosenno-letni, gdzie buzia bardziej nam się poci. Jest to na pewno lepsza opcja aniżeli baza silikonowa, ponieważ jest to taka baza raczej żelowa, która dodatkowo nawilża, tak i poprawy kolorytu, tego efektu tutaj w tym przypadku nie widać, ale jest to super sprawa, jeśli chodzi o nawilżenie pod makijażem i również daje taką warstwę delikatnie lepką, do której fantastycznie przykleja się podkład, więc naprawdę serdecznie Wam polecam tą bazę, bo jestem z niej mega zadowolona. Kolejnym kosmetykiem będzie podkład, który przez ostatnie 2 miesiące praktycznie cały czas był na mojej twarzy i jest to oczywiście Catrice HD Liquid Coverage, który dopiero teraz jestem w stanie Wam omówić. Długo leżał w mojej kosmetyczce i czekam na swoją kolor. Ja mam w kolorze 030 Sand Beige, więc wydawałoby się, że jest to kolor bardzo ciemny, ale i też chodzi pogłoska, że one się bardzo utleniają na twarzy, kiedy je mamy, więc tutaj jeśli chodzi o moje odczucia, to on mi się bardzo nie utlenia na twarzy. Ten kolor jest troszeczkę ciemniejszy, no ale już na opaloną twarz moją w chwili obecnej ten kolor nie jest aż tak bardzo odcinający się, przynajmniej tutaj na szyi. Jest to oczywiście coś innego, jeśli chodzi o dozowanie, bo mamy tutaj pipetkę, więc pod tym względem jest to coś innego aniżeli pompka i powiem Wam, że bardzo cienka warstwa tego podkładu daje mega efekt wyrównania kolorytu i trzyma się na twarzy bez zarzutów przez cały dzień i też w moim odczuciu nie wymaga przypudrowania, więc tutaj jeśli nie lubicie pudru, no to on się tak bardzo wpija w cerę, że automatycznie robi ten efekt matu i go utrwalać nie trzeba. Ja po prostu pudruję twarz z przyzwyczajenia, więc pod tym względem tak to u mnie wygląda, ale naprawdę jest to podkład, który naprawdę myślę, że nie bez przyczyny było o nim głośno, nie tylko na YouTubie.
Teraz przejdę do kredki do oczu, czarnej kredki do oczu, żelowej kredki do oczu z Avon Color Trend i jest to Bikini Black, tak się nazywa ta kredka i jest to kredka żelowa, bardzo podobna do żelowej kredki Super Shock, ale wydaje mi się, że ona jest troszeczkę lepsza, ponieważ mamy tutaj dłuższy czas, jeśli chodzi o pracowanie z tą kredką, ponieważ wystarczy tylko delikatnie tutaj wykropkować sobie linię tuż przy rzęsach i za pomocą ja akurat takiego bardzo płaskiego pędzelka rozcieram sobie kreskę, przez co rezygnuję w okresie letnim z eyelinera, który zazwyczaj mi się roztapia w połączeniu z pogodą, a wydaje mi się, że taka kreska zrobiona za pomocą kredki roztarta takim pędzelkiem jest trwalsza, jeśli chodzi o makijaż i też fajnie optycznie zagęszcza rzęsy, które potem wytuszujemy, więc w moim odczuciu w chwili obecnej również mamy tą kredkę tuż przy linii rzęs. Można zrobić fajny efekt smoky, serdecznie Wam ją polecam, bo ona chyba kosztuje 10 zł w katalogu, więc pod tym względem naprawdę rewelacyjna sprawa i praktycznie w każdym makijażu, jeśli chcę mocniej zaznaczyć oko, to właśnie tą czarną kredką robię sobie parę punkcików przy linii rzęs, rozcieram za pomocą tego pędzelka i jeszcze dodatkowo utrwalam cieniem, który mam akurat na powiece, więc taki bardzo prosty, szybki makijaż można sobie stworzyć, więc tutaj daję Wam znać, że ona jest rewelacyjna. Przedostatni kosmetyk, który chcę Wam pokazać, który również przez ostatnie 2 miesiące był przeze mnie używany regularnie, jest to maskara z L'Oreal Volume Million Lashes, ta wersja klasyczna. Ja bardzo, bardzo dawno temu dostałam od firmy L'Oreal wszystkie 4 maskary, które na chwilę tamtą obecną były nowością, znaczy się wszystkie, które były dostępne w ofercie, o. I tą zostawiłam sobie na sam koniec. Na moim kanale są testy, pierwsze wrażenie właśnie tych pozostałych 3 maskar. Tą zostawiłam sobie na sam koniec i powiem Wam, że reklamy nie kłamią pod tym względem, jeśli chodzi o to, co tam pokazują, ponieważ ta maskara naprawdę daje efekt miliona rzęs. Jestem nią zadowolona. Ja jestem posiadaczką bardzo krótkich, jasnych i takich rzadkich rzęs, więc pod tym względem objętość, wydłużenie i podkręcenie jest u mnie oczywiście najbardziej pożądanym efektem. Tutaj mamy szczoteczkę silikonową z bardzo ostrymi ząbkami, przez co musimy uważać, żeby się nie dziubnąć w oko. Ja mam do tego bardzo często predyspozycję, więc muszę uważać bardziej, ale efekt, który ona daje, jest naprawdę fantastyczny. Pierwsza warstwa idealnie rozdziela rzęsy, kolejna warstwa już je pogrubia i dodatkowo delikatnie podkręca i ja jestem nią zachwycona, naprawdę jest warta swojej ceny, bo maskary z L'Oreal w regularnej cenie kosztują około 6 dych, więc warto je zakupywać właśnie na wyprzedaży w Rossmanie, więc tu pod tym względem mogę Wam ją również serdecznie polecić. I na sam koniec chcę Wam pokazać szminki, które bardzo lubię i którą jedną z nich mam między innymi teraz na ustach. I pokażę Wam takie małe wersje, ponieważ ja je mam w wersji po prostu próbkowej. Jest osobny film na moim kanale, jeśli chodzi o przegląd tych pomadek, a są to szminki z Avon Moc koloru i właśnie te dwa kolory są jednymi z moich ulubionych i to są dwa fiolety w ofercie, które są i je bardzo, bardzo lubię. Nie wiem dlaczego, ale rewelacyjnie czuję się właśnie we fioletowej pomadce, która jest takim nieoczywistym kolorem na usta. Tutaj mamy 2 odcienie, jeden jaśniejszy, taki lila, drugi taki właśnie ciemniejszy, który mam w chwili obecnej na ustach. Te szminki w pełnowymiarowym opakowaniu wyglądają w ten sposób. Jest bardzo duży przekrój kolorów, chyba 17, więc tu podlinkuję Wam na dole film z przeglądem tych szminek, jak one wyglądają na ustach i naprawdę są to hiciory według mnie, bo pigmentacja ich jest rewelacyjna. Tak wyglądają szminki w pełnowymiarowym opakowaniu. Ja mam tutaj jedną z ciemniejszych kolorów, też takich dosyć nieoczywistych w pełnowymiarowym opakowaniu, ale za to tych próbek mam wszystkie 17 kolorów, więc naprawdę serdecznie Wam je polecam i ja
Ulubiłam sobie w ostatnim czasie te dwa fiolety i one są ze mną w mojej kosmetyczce regularnie i zazwyczaj po nie sięgam najczęściej, a te próbeczki naprawdę na bardzo, bardzo długo wystarczają. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o przegląd tych moich ulubionych kosmetyków, które używałam i po które najczęściej sięgałam w przeciągu ostatnich miesięcy. Mam nadzieję, że tutaj wskazałam Wam jakieś kosmetyki, którymi warto się zainteresować, które by mogły Was właśnie zaciekawić na tyle, aby je przetestować, więc dajcie znać, czy już je ewentualnie używaliście, jakie są Wasze odczucia w temacie ich działania, a z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia!